Dobra, to jedziemy. Jak wam się w ogóle podoba basen w Lublinie? Robi wrażenie? Basen jest ekstra, kurczę, no naprawdę obieg światowej klasy. Tak jak na razie zdążyłem poznać jego zakamarki, to właściwie wszystko na bardzo duży plus. Jak wam się podoba cała otoczka w ogóle, jeżeli chodzi o te mistrzostwa, macie tutaj taksóweczki do hotelu, z hotelu? No to jest super, nie? To jest naprawdę bardzo fajny pomysł, uważam, że świetna promocja salonu Mitsubishi. Dla nas duża wygoda, duże ułatwienie. Fajni ludzie za kierownicą, także pozdrawiam serdecznie i oby tak więcej takich pomysłów przy pływackich najważniejszych imprezach. To trzeba pobić jakiś rekord polski i zbierać powoli chyba na taki samochód. No, będziemy kulać tam pomału. Dobra, jak na razie mistrzostwa wam przebiegają? Mogło być lepiej, mogło być gorzej, jak to wygląda? Na razie wszyscy, nie? Dokładnie. U mnie dobrze. 5. miejsce, srebrny medal w młodzieżowcach. Na 50 metrów stędu wolnym. Pierwszy start, to traktowany można powiedzieć na luzie. Dzisiaj 100 dowolny właśnie do tego i dwa razy dłuższego, czyli 200 metrów dowolnym. Przygotowałem się najbardziej, więc liczę tutaj na rekordy życiowe, no jak najwyższe miejsce. Kolejne dni będą ciężkie jeszcze? Na pewno będzie kilka startów, także jest co pływać. Dobra, Kasper, może jeszcze do ciebie słówko. Sam basen, co tutaj jest takiego nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o inne baseny? Bo pewnie widziałeś nie tylko w Polsce, ale i za granicą różne obiekty. Dokładnie tak. Tutaj, tak, no, wchodzimy na basen. Pierwsze, co robi bardzo duże wrażenie, to jedna cała przeszklona ściana basenu. To się zdarza rzadko. Czasami są takie okienka małe, jakieś tam powiedzmy, albo większe szyby 2x2, a tutaj cała ściana basenu z przeszklona, widać jak ludzie sobie normalnie pływają, to jest świetne. Potem możliwość regulacji długości basenów. Część basenu może być 50-metrowa, a na przykład kilka torów może być podzielonych na połówki, także to jest nowość. Taka najistotniejsza tutaj, jeśli chodzi o jakieś tam innowacje basenu. Co jeszcze tutaj mi się podoba? Bardzo fajne zgranie basenu startowego z basenem rozgrzewkowym, to jest ważne dla zawodników. Nie ma też problemu z transportem tam z trybun na basen, ta komunikacja tutaj jest taka też przemyślana, są chyba z dwie klatki schodowe. To są takie małe rzeczy, które tam gdzieś może normalny człowiek tego nie zauważy, ale dla zawodników jest to bardzo istotne.